10 kwietnia 2010 roku to data tragicznie zapisana na kartach historii Polaków. W tamtym dniu o godzinie 8.41 w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, a wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz wielu przedstawicieli służb, instytucji rządowych, organizacji kombatanckich i społecznych, Osoby stanowiące delegację polską na uroczystości związanej z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej oraz załoga samolotu. Obchodzimy dzisiaj dziesiątą rocznicę tragedii smoleńskiej, tragedii, która 10 kwietnia 2010 roku poruszyła nas wszystkich. Mamy do dzisiaj w pamięci te obrazki rozrzuconych szczątków samolotu płonącego lasu czy też zrytej ziemi. Pamiętamy o wszystkich ofiarach, które tego dnia pod Smoleńskiem oddały swoje życie lecąc na obchody rocznicy Katyńskiej. By uczcić te tragiczne wydarzenia sprzed 10 lat, przedstawiciele zarządu województwa małopolskiego wraz z przewodniczący... Przewodniczącym sejmiku profesorem Janem Tadeuszem Dudą złożyli kwiaty na grobie, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zachowując wszystkie względy bezpieczeństwa, marszałek Witold Kozłowski oraz przewodniczący sejmiku Jan Tadeusz Duda, razem z prezydentem Andrzejem Dudą oddali hołd parze prezydenckiej składając na Wawelu kwiaty, warto pamiętać w tych dniach o parze prezydenckiej. Warto pamiętać o tej tragedii przekonuje rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pamięć o nich tak naprawdę będzie dopó dopóki dopóty my wszyscy jako Polacy będziemy o nich pamiętać. dlatego. Zachęcamy do tego, by dzisiaj, by w czasie tej epidemii koronawirusa pamiętać o nich w swoich domach, by wspomnieć, by pomodlić się za ich duszę, by równocześnie, jeżeli mamy taką wolę, napisać dobre słowo do znajomych, czy, do, czy na profilach w mediach społecznościowych. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach tej wielkiej tragedii. W imieniu wszystkich Małopolan kwiaty na grobie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej Marszałek Witold Kozłowski.